Cześć. Mała aktualizacja tej bańki, do której trafiły te Crystal Red, Crystal Black. Tydzień czasu minęło, nic nie padło. Wylinki leżą, także myślę, że jest dobrze. Przerzuciłem tutaj jeszcze Crystal Blacki, te, które kiedyś kupiłem jako PBL-ki, ale rodziły się z nich czerwone, więc tam nie ma mowy nawet, że to były Pure Black Line. No i trafiły tutaj, bo jakościowo w sumie ta biel i czerń, no nawet niezła była. Więc wrzuciłem tutaj sobie do tego miksa krystali samych, no żeby podbić, nie? Czerwone, żeby podbić czarne. Bo tu możecie zobaczyć, jest ten kupny Crystal Black. I on jest taki, mocno czarny on nie jest, nie ma taki w brąz wpada wręcz. A tam idzie ten starszy, ten niby ta PBL-ka, no. Tutaj, tam po lewej stronie, nie? Przy szybie. No i one są dosyć ładne, no. No i tutaj będę miał takie miksowo Crystal Red, Crystal Black. No. Myślę, że nie wygląda to źle. W zbiorniku, jak zauważyliście, pewnie włączyłem napowietrzanie dodatkowe. Podłączyłem wężyk do pata. O. Krewetki są dużo bardziej takie żywe. Nie ma, nie są, nie stoją to w miejscu, nie ruszają się, nie są takie ospałe, nie? Także, no i temperatury teraz zelżały, bo 24 chyba wczoraj, czy 23 miałem w baniaku. Tą belkę z wiatrakami zdjąłem. Nie będzie mi już teraz potrzebna do niczego. On nie chce, żeby leżała i zawalała mi nad baniakami, nie? Bo i grzebać jest słabo i w ogóle. O, tu macie te PBL-ki po lewej. Niby PBL-ki. O, i tego Crystal Blacka, co kupiłem ostatnio, nie? Widać zasadniczą różnicę w czerni, prawda? No. No jest zasadnicza różnica. No. Będę tutaj też wrzucał takie słabe PRL-ki, takie z prześwitami, takie co mi się nie podobają, też będą tutaj trafiały, nie? To też będą podbijały trochę gradację tych krewetek i... No i myślę, że nie będzie źle. To możecie sobie zauważyć, o. Też zostały wrzucone. Te PRL-ki właśnie, takie gorsze. Co mi się nie podobały. Ta jest dosyć ładna, ale to też jest taki mieszaniec, nie? W sensie nie jest to czysty Crystal Red. To jest tak, no rodzą się i czarne, ten samiec daje też i czarne, ale jest bardzo ładniutki i też tutaj trafił, też będzie, ma robić robotę, nie? Tutaj mamy Deep Blue Tigera Orange Eye. Było ich sztuk 10. To jakoś tak, że wymieniłem się za te swoje PRL-ki. Za te. No i jakoś tak było, że to było przed urlopem moim. No po powrocie doliczyłem się ich 8. No, przegrzebałem te całe akwarium. 8 sztuk. No może jest i 10, nie wiem. No ale w każdym razie nie doliczyłem się. Ładne są, kurde, no też bym chciał, żeby się rozmnożyły. Dosyć ciekawe. Tamten ładny, nie? No. Tutaj Pinto. Ostatnio patrzyłem, kiedy je nabyłem. To było w czerwcu chyba. 7 czerwca. To koło 10 u mnie chyba były.
Też bardzo ładne są, kurde. Nie mogę się młodych doczekać. Ale myślę, że już niedługo będą sypać, bo... Bo nieraz już się ganiały. I ten... No już są takie dosyć spore, no. Ładne sztuki. Mam też jakieś plany, no ale... Mam nadzieję, że zaczną się szybciej mnożyć i że będą się mnożyć jak te PRL-ki. To wtedy mam według co do nich spore, spore plany. Tutaj są super, super krystal blaki. One stripe i są chyba ze dwie sztuki two stripe. No też czekam na młode. Samica widziałem, że chodzi napakowana, więc może jeszcze z tydzień i coś oddadzą tutaj. Pochowały się, tam jedzenie uciekło. No. Tutaj mamy blue bolty. Młode już jakieś widziałem, więc bałem się, że nie mam tutaj samicy. Bo te krewetki miałem strasznie małe. Ale ostatnio widziałem, pocinała młodzież. Więc... Więc samica jest. Nie widać, tu jest spora kępa mchu. Tutaj są super crystal red. One stripe i fule. No i tutaj mamy mix. Jeszcze nie wszystkie odłowiłem, te te super, te crystal redy, crystal blacki, ale chyba zostawię, nie? Bo to jest krewetka urodzona tutaj, ja nie wiem w sumie z czego ona jest urodzona, tak na dobrą sprawę. Jak będę wyławiał, to wyławię tylko stare pryki. Czyli to, co tam siedzi w rogu, te trzy czarne, duże. Takie oto sztuki. No i tutaj są PRL-ki. Ta jak zrzuci jajka, to też ją stąd odłowię. Bo nie podoba mi się ona. Ta biel jest taka byle jaka. Ona kiedyś taka nie była, nie? Bo tu możecie sobie zobaczyć, tutaj jest druga taka podobna maciorka. I ona jest konkretna. Tak samo biel tamtych krewetek. Też jest bardzo, bardzo ładna. Ale poczekam, aż zrzucą młode, żeby nie przeławiać z jajkami, bo no szkoda, nie? Też jest tego pełno. Nie widać tego, bo to teraz sporo w mchach tego siedzi. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam, cześć.